A przed nami trzy wystąpienia trzech równie niezwykłych kobiet, same niezwykłe kobiety dzisiaj przed nami. Alicja Pacewicz, współzałożycielka i ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej, jeśli ktoś jeszcze nie wie, przewodnicząca Rady Fundacji Szkoła z Klasą, współautorka licznych programów edukacyjnych, między innymi Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, Szkoła z Klasą, Młodzi Przedsiębiorczy, Młodzi Głosują, Noc Bibliotek, być może szeroko znana, i wiele, wiele innych, ciężko by było tu wszystkie wymienić. Autorka podręczników, publikacji metodycznych, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo mi miło, że Alicja dołączyła dzisiaj tutaj do nas i zaprezentuje Państwu swoje spojrzenie też na temat, o którym dzisiaj mówimy, czyli właśnie to, co też tak naprawdę zakończyła Wiesia, czyli o nauczeniu dzieci uczenia się. Myślę, że tutaj będzie o tym najwięcej. Oddaję głos Alicji, zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Bardzo serdecznie witam. Bardzo miło, że odczytałaś moje krótkie bio. Tam nie ma programu Nauczycielka Pierwsza Klasa, a powinien być, bo też jestem jego współautorką i pamiętam, że jak żeśmy parę lat temu z Sylwią i z dziewczynami próbowały przekonać zespół do tego, że to jest dobry pomysł, to część osób mówiła, no, ale czy ta edukacja wczesnoszkolna to jest taka ważna i warta osobnego programu? I udało nam się przekonać. Ja uważam, że to jest, i od razu powiem swoje tutaj credo w tej sprawie, że uważam, że to jest najważniejszy etap edukacyjny w edukacyjnej karierze każdego człowieka. Może poza przedszkolem i tym, co się dzieje w domu, bo z wszystkich badań wynika, że im wcześniejsze doświadczenie dobre w budowaniu relacji i w uczeniu się mamy, tym lepiej radzimy sobie potem w życiu dalszym, na wyższych etapach edukacji, ale też w życiu zawodowym. Ja mam też gigantyczny szacunek dla Was, dla nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, bo mi się wydaje, że to jest taki niezatapialny okręt, że różne rzeczy złe się często dzieją na tych wyższych poziomach, ale właściwie tak mi się wydaje i co więcej z wielu badań też to wynika, że edukacja wczesnoszkolna to jest ten kawałek, w którym najmniej rzeczy niepotrzebnych i szkodliwych dla dzieci się robi. Także dlatego, że właśnie takie nauczycielki, tacy nauczyciele jak wy mają poczucie swojej autonomii i że są tacy dyrektorzy, jak tu była z nami Małgosia, którzy to poczucie autonomii szanują i mają zaufanie do swoich nauczycieli. Ja chcę powiedzieć, że wygląda na to, że ja się umówiłam z kimś z osobami, które występowały w panelu. Zaraz, moment. O, udało mi się, tylko muszę pójść na początek. Dobrze. No ja się też uczę cały czas, więc mam nadzieję, że Państwo widzicie. Ani to widać? Widać, prawda? Tak, tylko teraz pełny ekran prezentacji, tak jakby miała. Tak, tak. Szybko się uczę, bo się lubię uczyć, bo miałam cudną nauczycielkę w klasach 1-3. Nazywała się Genovefa Iskra, to było w Bielsku Białej w podstawówce numer 3 i ja nigdy jej nie zapomnę. I mam nadzieję, że wasi uczniowie i wasze uczennice to samo będą o was mogli kiedyś powiedzieć i że część z nich też się zajmie edukacją. Chcę mówić o tym, jak uczy się małe dziecko i zaczęłam tu mówić, że ja się nie umawiałam ani z Sylwią, ani z Violettą, ani z Wiesią Mitulską, ani z Małgorzatą Borowską na to, o czym będziemy mówić, ale te wątki, o których tutaj była mowa, czyli relacji, czyli uczenia się całym sobą, czyli bycia tu i teraz, czyli budowania dobrych relacji z rodzicami, że one się troszeczkę też będą u mnie przewijać, chociaż w związku z tym, że wiele tu zostało powiedziane, ja się skupię może na takich trzech konkretnych rzeczach. Pierwsze to zdjęcie, no to mam nostalgiczne.
I zobaczcie, tu pewnie widzicie, że to jest właśnie podążanie za pasjami uczniów. Tu była mowa też o tym, więc żeby podążać i za pasjami uczniów, ale też swoich nauczycieli, a nawet za pasjami rodziców. To jest strasznie ważne, żeby szukać takiego źródła energii i emocji, i że właśnie te pasje to jest taki naprawdę nadal niewykorzystany kawałek w polskiej szkole. Cieszę się, że coraz więcej osób wie, że właściwie to może być taki silnik, który napędza edukację na różne tematy. I to było pięknie widać w tym, co dziewczyny tu mówiły. Jak zaczynaliśmy ten program te parę lat temu, to żeśmy to, że tak powiem, w takiej formie graficznej przedstawiły i ja bardzo, mi się wydaje, że to się nie zestarzało, że to jest naprawdę coś, co pokazuje ten nasz ludzik, że dziecko to jest całość. Że na pytanie, jak uczy się dziecko, no jedna odpowiedź trafna jest taka, że no mniej więcej tak jak każdy człowiek. Ale druga rzecz jest taka, że jednak dzieci mają jeszcze bardziej wyraźną taką potrzebę uczenia się całym sobą. Nie wiem, na pewno Państwo macie takich mnóstwo sytuacji, kiedy widzicie, jak dzieci uczą się pisać ręką, tak? I widać, jak one pracują właściwie całym ciałem. Nawet język czasami im wystaje z ust i tym językiem też sobie pomagają w pisaniu. Te 10 naszych punktów plus tam komputer, internet z naszymi symbolami miało dobrze pokazać właśnie, że w szkole nie chodzi tylko o uczenie się, ale także o współpracę, o odkrywanie, o zabawę, o ruszanie się, o robienie czegoś własnymi rękami, o śpiewanie i granie, o odpoczywanie, rozmawianie ze sobą i wreszcie, co uważam, że jest w tej chwili szczególnie ważne i to zresztą, no, że tak powiem, pandemia nas tego uczy, jak dbanie o siebie, o klasę i w ogóle o innych ludzi. No i ja zresztą się od razu przyznam, że ja uważam, że to nie dotyczy tylko edukacji wczesnoszkolnej, ale że właściwie gdyby było dużo więcej elementów edukacji wczesnoszkolnej, choćby takich jak zabawa, jak odkrywanie, jak śpiewanie i granie w wyższych klasach, to naprawdę dla wszystkich byłoby lepiej i dla nauczycieli, i dla uczniów. To się trochę wiąże z tym, i tu wam to poczułam się przez chwilę prelegentką, jak robiłam tę prezentację, postanowiłam dać wam coś z takich rzeczy, pokazać coś, co może być dla was o tyle fajne, że to trochę uzasadnia, nie wiem, wobec na przykład, nie wiem, władz oświatowych albo jakiegoś rodzica, który się pyta, co właściwie pani tu robi z tym moim dzieckiem, jakieś cuda niewidy. Szkoła jest po to, żeby uczyć. No to wtedy możecie wziąć z mojej prezentacji ten screen, wygooglać link, który jest podpięty i powiedzieć, że właściwie od kilku lat, a w tej chwili to już naprawdę na maksa, w całym świecie, w najbardziej takich zaawansowanych instytucjach eksperckich mówi się o tym, że szkoła jest po coś innego niż była 150 lat temu, 100 lat temu, czy nawet 20 lat temu. I tu jest taka bardzo piękna metafora. Ją zresztą można też używać, że tak powiem, w rozmowach z rodzicami, koleżankami, kolegami, że szkoła to jest taka organizacja, która robi te takie wielkie badania PISA, TIMSS, PIRLS, tak? Pewnie znacie, te one na różnych poziomach są, no taka właśnie najpoważniejsza instytucja zajmująca się badaniami edukacyjnymi. I oni, chociaż to jest OECD, to jest Organization for Economic Cooperation and Development, więc wyglądałoby, że to chodzi o, jest organizacja, która się zajmuje tym, żeby ludzie byli bardziej wydajni i żeby kraje były bardziej konkurencyjne. Otóż nawet organizacja OECD od kilku lat mówi, że szkoła to nie jest miejsce, gdzie się trzeba
nauczyć, nie wiem, oderwanych od siebie informacji z niepołączonych ze sobą przedmiotów, ani nawet bardzo szczególnych kompetencji takich specjalistycznych, tak, do zawodu, tylko dużo bardziej szerokich rzeczy, że szkoła jest po co? Szkoła jest po to, żeby ucznia wyposażyć w kompas i uczennicę. Dlaczego kompas? No, dla mnie to jest oczywiste, ale wiem, że są ludzie, którzy się zastanawiają, jejku, kiedyś było tak dobrze, chodziliśmy do tych szkół, uczyliśmy się pilnie, nikt nie mówił o żadnych kompasach, po co teraz kompas? No, proszę Państwa, wystarczy wyjrzeć za okno, wystarczy spojrzeć na mapę Polski, zobaczyć te strefy czerwone, cała czerwona, tak, prawie. Wystarczy zobaczyć to, co się dzieje na ulicach, na spacerach. Wystarczy zobaczyć to, co się dzieje w Stanach przed wyborami prezydenckimi, które już za chwilę. Kompas jest uczniowi po to, każdemu człowiekowi, ale jakby chodzi nam o to, żeby szkoła wyposażała w ten kompas nasze dzieci, tak, uczniów i uczennice, żeby na tym wzburzonym morzu się być w stanie nawigować. Bo naprawdę jest w tej chwili znacznie więcej różnych przeszkód i wyzwań niż w czasach, kiedy myśmy chodzili do szkoły. To były może ciężkie czasy, ja chodziłam za komuny, wszędzie wisiały portrety Gomułki i już nie pamiętam kogo, bo to się zmieniało, ale jakby nie było tak, życie nie było tak potwornie złożone, wybory nie były tak potwornie trudne. Ten kompas moim zdaniem to jest dobra metafora do tego, co robicie i też w tym panelu było widać, jak to można na co dzień robić. Nie, od razu powiem, nie będę tego czytać ani wyjaśniać. To jest na podstawie tych materiałów OECD pokazane, jakiego typu kompetencje są w tej chwili ważne i jakie także w klasach 1-3. Ja tu na czerwono zaznaczyłam te kompetencje uczenia się, o których tu było tak dużo rozmowy, bo wydaje mi się, że akurat klasy, bo to są kompetencje tak naprawdę nie tylko dla dzieci, prawda? To są właściwie kompetencje, które się rozwija przez całą edukację. Czyli te poznawcze, takie bardziej podstawowe, ale też bardziej skomplikowane, jak rozwiązywanie problemów, wykorzystywanie wiadomości w nowych sytuacjach, kompetencje społeczne i emocjonalne, to też jest tak, że to się rozwija cały czas. I kompetencje praktyczne, łącznie z cyfrowymi, informacyjnymi, które są może na przepięciu różnych kategorii, ale nie chodzi tu o kategoryzację. Chodzi tu o to, że to, co jest bezwzględnie jakby przydatne i potrzebne, to są te kompetencje uczenia się. I tu było strasznie dużo fajnych przykładów w tym, co mówiły nauczycielki i dyrektorka w panelu, tego jak rozwijać kompetencje uczenia się. Bardzo mi się podobała taka wizja, że uczniowie pokazują swoje prace i nie jest tak, że się wybiera, daje punkty, ocenia, która ci się najbardziej podoba, która ci się najmniej podoba, tylko się mówi, tylko się sprawdza, która z tych prac pomaga ci się uczyć albo pozwala, coś ci pokazuje, coś ci pozwala lepiej zrozumieć. To jest cudne, że to robicie, bo edukacja wczesnoszkolna czasami ludziom się wydaje i to nawet czasami niektórym naukowcom, że z małymi dziećmi nie da się jakby za mocno rozmawiać o tym, jak człowiek się uczy. Da się i to należy robić. Myśmy jeszcze tu przelecę bardzo szybko, bo chcę Wam coś pokazać dalej, a jeszcze też muszę sprawdzić, ile mam czasu. Ani to napiszesz mi, ile jeszcze mam czasu, bo mam film i nie wiem, czego pokazać. No w każdym razie myśmy, jak żeśmy te różne rzeczy, jakie opisujemy, jak uczyć, to za każdym razem staramy się tak robić te propozycje i takie opracowywać, żeby to dziecko uczyło się całym sobą, tak, żeby mogło a to właśnie nagrywać dźwięki, a to pisać palcem po ekranie, a to, nie wiem, robić album liter,
albo kącik tematyczny, bo naprawdę tylko uczenie się całym sobą tutaj ma sens. To, co ja ogromnie lubię, na tym chcę się troszkę skupić teraz, to na odkrywaniu się, tak? To na odkrywaniu, na tym, jak dziecko ma takie w klasie 1-3, jak się może zachęcić do tego, żeby odkrywać świat i zadawać pytania. Ja chcę powiedzieć, że to jest trochę tak, że właściwie dzieci się rodzą z tą umiejętnością odkrywania i zadawania pytań. I że nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład były takie badania, z których wynikało, że na wejściu do edukacji wczesnoszkolnej bardzo wiele dzieci można by zaklasyfikować do grupy z wysokimi zdolnościami matematycznymi. Na poziomie klasy, nie wiem, 5., 6, to dwukrotnie spada ten odsetek. Znaczy coś takiego się dzieje w szkole, ale też w ogóle w życiu, że ta naturalna taka chęć do zrozumienia świata, który jest wokół, się jakoś niweluje poprzez różne działania albo po prostu nierozwijanie dziecka ciekawości. To, co najbardziej... a tu mam taki przykład, ponieważ chciałam zrobić jakąś rzecz konkretną dla Was. Mam nadzieję, że Wam się podoba moja praca z lewej strony. To jest taka jedna z metod, która łączy w sobie, i taki konkret zawsze sobie warto z jakiejś konferencji wynieść. Nie wiem, czy pracujecie tym sposobem, ja go bardzo lubię. To jest pytanie pod tytułem, który element tu nie pasuje? Znam nauczycieli, którzy właściwie każdą lekcję matematyki zaczynają od takiej zagadki i na każdym poziomie, łącznie z liceum, oczywiście te elementy trzeba odpowiednio dobierać. Ja mam do Was pytanie, tylko nie wiem, jak ja to sprawdzę, ale wejdę w czat. Popatrzcie na to pierwsze zdjęcie. To są zebrane w łazienkach liście 2 dni temu. Który element Waszym zdaniem nie pasuje do reszty? I bardzo proszę na czacie, ja teraz cholerka wejdę na czat, mam nadzieję, że wejdę. Dobrze, jak ja wejdę na czat. I napiszcie, który i dlaczego. Dobrze? To ja zrobię teraz stop pause. Ja zrobię pause. Stop się. Gdzie ja teraz mam tu? More. Piszecie? Który liść nie pasuje? Tak jest. Odpowiedzi może być kilka. Liść bez ogonka. Super. Oczywiście liść bez ogonka jest kompletnie, nie pasuje do pozostałych. Pozostałe mają ogonki. A jakie inne? Matko, jakie ja tu dostałam? Czerwony listek. No czerwony, bo reszta żółta. Liść koloru pomarańczowego. Błagam, piszcie dlaczego. Żółty mniejszy, bo jest mały. Mały, ponieważ jest najmniejszy. Bez ogonka, dokładnie. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Zresztą jak widzicie, można to przenosić naprawdę na kompletnie różne elementy. Jaka, że tak powiem, kwintesencja tego ćwiczenia jest, tego zadania? No po pierwsze, zwykle i warto tak dobrać elementy, żeby odpowiedzi mogło być kilka. I co więcej, więc to uczy czegoś, co jest strasznie właściwie we wszystkich, że tak powiem, dziedzinach życia i we wszystkich dziedzinach akademickich ważne, czyli
szukania podobieństw, szukania różnic, znajdowania elementów wspólnych, znajdowania elementów odrębnych, więc takie w ogóle podstawowe rzeczy. Są nawet duże teorie, które mówią, że wszystkie metody, które opierają się na szukaniu podobieństw, różnic, analogii i przeciwieństw na wszystkich możliwych przedmiotach, że to jest coś, co i na wszystkich możliwych etapach edukacji, że to jest coś, co niezwykle kształci taką umiejętność rozumienia, interpretowania zjawisk. Ja chętnie w to wierzę, ale to akurat, to ćwiczenie naprawdę zajmuje bardzo mało czasu, jest świetne. To jeszcze w takim razie w tym drugim, zobaczcie, bo to ono naprawdę też pasuje do edukacji wczesnoszkolnej bez żadnego problemu, więc który element nie pasuje, ale koniecznie napiszcie tym razem dlaczego. Czyli na przykład siódemka, bo. A ja sobie znowu zrobię stop share, bardzo jestem dzielna, się nauczyłam i teraz wchodzę w czat i w czacie mam które? 7, bo nieparzysta liczba, 12, bo dwucyfrowa. Tak, niepodzielna, nieparzysta, 12, bo dwucyfrowa. Słuchajcie, naprawdę takich zestawów można by jeszcze powiedzieć, nie wiem, bo 4, ale to już dla starszych dzieci, 4, bo jako jedynie jest kwadratem, 6, bo ma bąbelek, bardzo dobrze. 12, o, bo się pisze bez odrywania ręki. To jest bardzo fajne i naprawdę w zależności od tego, z kim pracujemy i jakie chcemy mieć, że tak powiem, cel tego ćwiczenia, to można mnóstwo rzeczy tutaj włożyć, a oczywiście tu może być też dużo więcej elementów. Wszyscy tak, wszyscy jesteście super kreatywni i zachęcam do tego, żeby albo właśnie zbierając, nie wiem, liście, albo układając widelce i łyżki, robić takie rzeczy, bo to ma dwie rzeczy. Po pierwsze te podobieństwa, różnice, wspólne i odrębne części zbiorów i zjawisk. O, no słuchajcie, no po prostu co jeden to lepszy. A druga rzecz, i to widać właśnie z waszych wypowiedzi, mianowicie, że dzieci się i wy wszyscy po prostu coraz lepiej argumentują swoje zdanie. A matematycy twierdzą jeszcze, że to właśnie że to uruchamia takie bazowe matematyczne myślenie. Takie matematyczne myślenie, które jest jeszcze przed tym, zanim się nauczymy na pamięć tabliczki mnożenia. Także mam nadzieję, że wam się przyda i że wam się to spodoba. No i teraz następne, tylko mi się coś zatkało. Przepraszam, your screen sharing, tak? Nie, pause share, nie chcę stop. O, już, tylko to zamknę. Jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, to, że tak naprawdę, zresztą też dziewczyny o tym mówiły, a przysięgam, że się nie umawiałyśmy, że najważniejszą i jedną z najbardziej skutecznych metod uczenia się jest robienie czegoś. Robienie w taki sposób, że można popełnić błąd, można popełnić pomyłkę, można zrobić naprawdę bardzo różnie, ale ważne, żeby ten cykl Kolba, o którym wszyscy słyszeliśmy, żeby go po prostu powtarzać. I tu jest, słuchajcie, ja już nie będę miała czasu, bo dostałam informację, jeszcze mam 3 minuty, ale są dwa filmy, dostaniecie do nich linki. To są filmy cudnie zrobione przez takiego rysownika, który no, ręka mu chodzi i on to wszystko rysuje. Powstało ze 30 filmów, 5-, 4-, 3-minutowych o tym, jak ludzie się uczą. Myśmy zebrali wszystkie te filmy na stronie Szkoły z Klasą, która kiedyś zresztą też na początku nauczycielka pierwszą klasę była zaangażowana. I obejrzyjcie sobie te filmy, a zwłaszcza obejrzyjcie te dwa filmy. Jeden z nich jest o tym, jak człowiek się uczy poprzez doświadczanie. I tu o dwóch rzeczach chcę powiedzieć, mianowicie
Tam jest pokazane to na przykładzie małego dziecka, które się uczy chodzić, tak? Ile razy się przewraca, żeby się w końcu nauczyć, że nie ma do tego teorii, ale uczy się to właśnie na bieżąco robiąc. I dwie rzeczy, które tutaj z tego najbardziej wynikają dla mnie, to, że kluczem do uczenia się jest informacja zwrotna. Czasami to jest informacja zwrotna od twardej podłogi, na którą się dziecko wywróci, albo łóżka, na którym się przetnie sobie, nie wiem, kawałek tutaj tego wędzidełka, tak jak moje młodsze dziecko, jak się uczyło chodzić. To jest informacja zwrotna i że edukacja właśnie małego dziecka jest wtedy najbardziej skuteczna, kiedy dostaje niebolesną, najlepiej niebolesną, bo z uczeniem się to się nie da bez bólu, z uczeniem się chodzenia, ale w szkole się da szybką, precyzyjną informację zwrotną. O tym, co, czy to jest jakby zmierza w dobrym kierunku, pochwałę, wskazanie jakichś rzeczy, które są zrobione świetnie i tych, które jeszcze nie są zrobione świetnie. Więc to podejście rozwojowe to jest taka teoria, która ostatnio zdobywa wielkie uznanie na świecie, w świecie edukacyjnym. To jest tak zwany growth mindset i oparte na wielu badaniach, z których wynika, że takie słowo jeszcze nie umiem, ale takie zdanie jeszcze nie umiem, ale jestem na dobrej drodze, albo jeszcze nie tak, ale idziesz w dobrym kierunku, że to jest coś, co jest właściwie dla uczenia się najważniejsze. I że dzieci, które i ludzie, którzy mają takie podejście, że łatwiej im się uczyć. I że od nauczyciela zależy, czy jakiego typu komunikat dziecko słyszy i czy jest w stanie to podejście sobie wyrobić. Więc jeśli dziecko słyszy, oj, do tej matematyki to ty nie masz głowy, albo znowu ci nie wyszło, już nie próbuj, albo patrz jak robią to, o ile lepiej robią to twoje koleżanki, to zamyka dziecko na próbę. A ile razy można się pomylić w życiu? Ile razy można się próbować coś zrobić? Ja zawsze używałam takiego przykładu tego faceta, co wymyślił ten odkurzacz taki, co się w środku widać, jak się kurz kręci, Dysona. On zrobił 239 prototypów tego odkurzacza. 239. Można się wiele razy zrobić coś w sposób niedoskonały. Ale jeśli się słyszy informację, to jest do kitu, już nie próbuj, bo nie umiesz, to człowiek nie ma szans wyrobić tego podejścia rozwojowego. Ale jak się słyszy, to jest ciekawe, idziesz w dobrym kierunku, próbuj dalej, to jest najlepsza baza i to jest taka postawa, która zostaje na całe życie. To jeszcze powiem tylko na koniec, bo zdaje się, że już muszę kończyć, prawda, Anito? Więc już filmiki sobie sami obejrzycie. To jeszcze tylko wam powiem na koniec, że jak mój syn, ja mam dwóch synów, też mają ciężko i szukają swojego kompasu. No ale edukacja, jaką pobrali w szkołach, na pewno im to w tym pomaga. No i mój młodszy syn, który napisał scenariusz do filmu Boże Ciało, nominowanego do Oscara, od razu się pochwalę, zachęcę do obejrzenia. Wiecie, ile jedna ze scen, 24 wersje jednej sceny. To był jego rekord. I próbować trzeba tyle razy, ile razy człowiek uważa, że warto i warto, żeby od nauczyciela usłyszał wsparcie i zachętę do tego, żeby się uczyć dalej. Także bardzo wam dziękuję, bo wiem, że tak pracujecie. A czasami się nie wyrabiamy, bo po prostu jest deadline i nawet jak Wiesia mówi o tym, że
robi projekty, to ona też zawsze myśli se, kurczę, jest jakiś moment, kiedy już dobrze by było, żeby zakończyć projekt, na przykład o uczeniu się, a przejść do projektu o mózgu. Więc to, że my tak nawigujemy między tym deadline'ami, także z uczniami i taką naszą potrzebą poprawiania i pracy nad tym, co robimy, to jest w sumie najfajniejszy kawałek edukacji każdej, a wczesnoszkolnej na pewno. Bardzo dziękuję za komentarze i za odpowiedzi na te listki. Życzę powodzenia i trzymajcie się, bo jesteście na tym dosyć już rozchybotanym okręcie, na tym wzburzonym morzu. Zostaliście ostatni, naprawdę najdzielniejsi marynarze i marynarki. Bardzo dziękujemy, Alu, bardzo pokrzepiające też słowa na koniec. Mam oczywiście pewne tutaj opóźnienia, ale myślę, że no tak się ciekawie słucha wszystkich, że ciężko jest w ogóle przerywać też i pospieszać. Bardzo ważne, dużo rzeczy tutaj padło i rzeczywiście, tak jak podkreśliła Ala, kompletnie nie porozumiewała się wcześniej ze wcześniejszymi występującymi, a jednak te wątki wszędzie się powtarzają, co tylko podkreśla, mam takie odczucie, wagę tego, że to są ważne rzeczy i przez wszystkich zauważone.